Już, nagrywa się. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogumił, bardzo mi miło. Tutaj Polska, witam cię serdecznie. Nasz piękny kraj. Tak. Bogu, dziękuję ci na początku z całego serca za twój czas i za chęci i za to, że zechciałeś poświęcić mi i nam, społeczności instagramowej, czas, odpowiadając na pewne pytania i klerując, jest takie słowo? Wyklerywowując? Trudne słowa, sprawdź w Google'ach. Nie, doktora robi swoje, po prostu teraz się tak pięknie potrafię wysłowić. Że... Ja też czasami stwierdzam, że czego nie znam, to Google mi podpowie, więc nie przejmuję się faktycznie trudnymi słowami, elokwentnymi słowami, bo nie o to chodzi, żeby w takim języku czasami mawiać, tylko po prostu dosyć prosto i tak klarownie, o, czyściutko, tak, przejrzyście. No, więc witam cię, jak to ja, ty witasz mnie, bardzo fajnie, super, cieszę się, że mnie zaprosiłaś do tego po prostu fajnego wywiadu. Nie ukrywam, że jest on dla mnie też takim pewnym rodzajem cenności, przede wszystkim o to, że rozmawiam ze śpiewakiem, ja jestem krawcem, można powiedzieć, w jakikolwiek sposób połączyła nas droga wspólna i tym samym zaczęliśmy współpracować w świetną przygodę, która jakby do dnia dzisiejszego trwa i cały czas się rozwija. Pomysły coraz większe i ciekawsze się po prostu rodzą. Ty dojrzewasz, a ja cały czas, jak to się mówi, trwam w tym, żebyś faktycznie na scenie wyglądała jak najpiękniej i przede wszystkim właśnie tak młoda, bo to jakby o to mnie chodzi, a podejrzewam, że ten aspekt będzie też również bardzo ładnie tutaj zahaczony, zaznaczony, żebyśmy mogli po prostu o tym wszystkim porozmawiać, jak to droga młodej artystki i jej wejście na wielką scenę. I co tak naprawdę jest, że w momencie, kiedy wchodzi artysta, publiczność lekko, jak to się mówi, dech zamyka i generalnie oczekują pierwszej faktycznie nuty, ale ta pierwsza nuta zanim nastanie, pierwszy dźwięk zanim nastanie, to musi być ten antrua wejścia. Ja tutaj przeczytam pewne twoje filmy, wspominając, jak być mówi, naszą wspólną, tak prawdę mówiąc, można powiedzieć przygodę, zabawę i rodzaj, tak prawdę mówiąc, fanu, bo nie ukrywamy. Ja nie mam świadomości tego na przykład, że ciebie podziwia rzesza ludzi, cała sala. Ja cały czas skupiam się na jednej osobie, która po prostu w danym momencie trzeba się czuć jak najbardziej komfortowo. I to jest chyba takie najbardziej cenniejsze, że komfort przede wszystkim to, że możecie się jako muzycy skupić tylko i wyłącznie na tym, co was po prostu tutaj najbardziej angażuje, czyli muzyka, głos, nie wiem, instrument i tak naprawdę cała kwestia jakby ubraniowa jakby schodzi na inny plan. I ten inny plan to faktycznie między innymi ja, jak inni ludzie, którzy po prostu próbują jakby do was się dostać, próbują się z wami spotkać, współpracować, nie przez pryzmat osiągnięcia jakiegoś faktycznie sukcesu, bo zazwyczaj jesteśmy szarymi eminencjami, które w jakikolwiek sposób pozwalają wam na to, żeby wyglądać spektakularnie, magnificent, gorgeous i inne tak zwane wszystkie angielskie, jakie mówi hasła, przychodzą na myśl, po to, żeby zatrzymać tą nutę, tą chwilę, te 3 minuty utworu długo, długo w pamięci. I powiem tobie, Alinka, że faktycznie wczoraj, będąc faktycznie we Wrocławiu, bo taki weekend miałem ostatni, gdzieś przeleciałaś od tego 2000 któregoś, gdzie wystąpiłaś w pierwszej sukni w kwiaty, po faktycznie występ na koncercie w Warszawie, gdzie był koncert Moniuszki, bo też, jak dobrze pamiętam, w pięknych rudych włosach i w przecudownej, jak to się mówi, kreacji, która została dla ciebie po prostu stworzona z tym niesamowitym, faktycznie małym bigielkiem, w zasadzie, że to był kombinezon. Natomiast to było miła podróż, miła faktycznie okres wspomnienia, ale też przez pryzmat tego właśnie to, co jest najważniejsze, tego antrua, tego tła, tego wszystkiego, co wokół danego muzyka się dzieje
i co naprawdę jest istotne, żeby tego muzyka po prostu wyróżnić, żeby jednak był zapamiętany. No. Ale to ty tak na to patrzysz, a my czasami jako muzycy, że nie myślimy o tym stroju, no tak nie myślimy na co dzień, bo raczej się skupiamy na tym, żeby dobrze repertuar przygotować, ale przychodzi taki moment, że oho, mam koncert, trzeba się w coś ubrać. Otwieramy Pinteresta i jedziemy z tym. I nam wyobraźnia potem podpowiada, ty będziesz super wyglądać, to jest super, to musisz teraz kupić, to musisz tam. No i się kończy często, gęsto, nie dość, że niewygodnym strojem, to bardzo kiczowatym. No, wiecie, widzę, to jest też kwestia tego typu, właśnie mówi, czy kciuczowaty, bo wiesz, no jednak scena jest sceną i można sobie pozwolić na pewien rodzaj lekkiej swobody. Natomiast jednak pamiętam, że jak myśmy rozmawiali, ja w ogóle pamiętam pierwszy czas, bo to był faktycznie rok po tym, jak my się spotkali, czyli rok totalnie jakiś tam bez kontaktu, no bo to był faktycznie, kiedyśmy się spotkali, to niech wszyscy wiedzą, to był twój ślub. Wtedyśmy się spotkali w akademiku, prawie w korytarzu, młoda kobieta mnie po prostu przywitała, przebierając się w sokienkę, powiem, czy chce coś poprawić, która była po prostu idealna, więc to było dla mnie wielkim, mocnym zaskoczeniem. Natomiast wtedy jakby zacząłem sobie zadawać pewne pytania, bo nie ukrywajmy też to, że dla mnie ubieranie artysty to jest pewien rodzaj laboratorium stanu, działania, jak na przykład nie wiem, osoba, która tworzy film, tak, też w jakikolwiek sposób bierze różne aspekty, różne tematy wokół tego wszystkiego, żeby jakby później na samym końcu skupić się na danej osobie. I taką ważną istotą jest na przykład właśnie artysta sam, jego wiek, jego zaangażowanie, jego faktycznie repertuar niejednokrotnie. Gdzieś w jakikolwiek sposób człowiek wchodzi w tą bajkę z punktu widzenia właśnie obserwatora. Nie wiem, bo wiadomo, ja jakby, nie wiem, tworząc dla ciebie ubrania, czy szyjąc owe kreacje, które gdzieś tam w jakikolwiek inspirują nas, przez słynny tutaj wspomniany Pinterest, bo dzięki temu mamy ogrom, naprawdę ogrom różnych stylizacji, ogrom różnych pomysłów, rozwiązań i innych takich aspektów. Natomiast no, nie ukrywamy, że na przykład, nie wiem, młody artysta nie poświęci gotówki rzędu kilkunastu tysięcy na to, żeby kupić sobie sukienkę. Czy ewentualnie, no, mężczyzna jest tyle ma łatwiej, że kupuje ten garnitur i on w tym garniturze może tak długo występować, dopóki, nie wiem, nie przytyje, bo się on nie zniszczy. Gdzieś ten strój w wersji męskiej jest jakby bardziej konserwatywny, klasyczny, natomiast jakby od tego artysty Wyżyńskiego, czyli kobiety, no jakby się wymaga tej bajki. No nie ukrywam, jednak to jest scena. Scena jest bajką. Scena jest niczym tak zwanym też i ekranem, gdzie człowiek chce po prostu się zatracić. Melomani, bo to można by porównać na przykład artystów, wchodzących na scenę, tak samo jak melomanów, którzy faktycznie nie dbają o to, na przykład niejednokrotnie na o to, żeby jakoś to stworzyć wokół tego jakąś tam otoczkę, tylko przychodzi po to, żeby słuchać muzykę. Więc może taki meloman przyjść w dresie, może przyjść w koszuli kraciastej na taki koncert, ale też jest ogrom ludzi, którzy przychodzą z szacunkiem dla. Ja też taki, znam, że to jest też szacunek jakby wasz w kierunku naszym. Pokazać tą bajkę, ten błysk, tą długość sukien, których niestety nie jesteśmy w stanie już oglądać, bo już ten jakby segment ubierania się w taki strój jest już tak zawężony, że możemy to naprawdę spotykać na weselach. No nie wiem, już takim alternatywą jest sukienka boho, która gdzieś tam się pojawia w letnich faktycznie, czy wielkich kreacjach na lato. Natomiast cały ogrom jakby tej bajki wokół ciągnących się trenowych sukien, to tylko jest ślub i koniec. A wy jesteście tym nośnikiem tej niesamowitej bajki. No, przede wszystkim jesteście też tak naprawdę osobami, które fenomenalnie jakby wchodząc na scenę już są po prostu tacy przygotowani. Czyli ten entourage cały jest, to nie tylko faktycznie strój, ale i postawa, ta powaga, wyprostowanie i tak wychodzicie na scenę, bo widzicie, że będzie za chwilę wykonywany dany utwór. Więc to jest taki, tak naprawdę jak się przygląda artystów, to człowiek tak na przykład cały czas jakby dotknąć tej bajki, ja tą bajkę miałem to szczęście dzięki tobie i tego, że mi po prostu zaufałaś, żeby po prostu ją sobie tam stworzyć, wykreować, sobie w niej po prostu być i tak jak mówisz, gdzieś tam chodząc, cokolwiek oglądając, gdzieś to się rodzi, właśnie mając taki dobry materiał, w jakikolwiek sposób jesteś Dalina, to twoją pierwszą ofiarą, prawda?
Twoja droga tak, jest... Znaczy wiesz, no, trzeba by powiedzieć, jaka jest historia moja, jeżeli chodzi, ale ofiarą tak, tak. Ja byłam niczym matka pajęcza, która sobie faktycznie ten pajączek ładnie stworzyła, bazując już taktycznie na jakimś podwalinach, no nie ukrywajmy, jak ja cię spotykałam, to nie byłaś, jak to się mówi, uczennicą pierwszego roku studiów muzycznych albo przypadkiem jakiejś tam szkoły średniej, byłaś już artystką, która gdzieś już miała incydentalne koncerty, już występowałaś, już byłaś na scenie, już widziałaś, czym tak naprawdę mówiąc scena jest. I tak naprawdę mówiąc byłaś już jak takim faktycznie bokserem, który wchodził na ring. Więc tylko kwestia była takiego delikatnego szlifu, uwydatnienia tego, co jest po prostu piękne w tobie, czyli twojej delikatności, kobiecości, tej właśnie kreacji młodej kobiety. No i to było fajnie, bo tak, tak, byłaś pierwsza. Natomiast czy byłaś pierwsza, jako tak naprawdę mówiąc, z innych ofiar moich, to nie. Ale nawet w takiej skali to tak. Szczególnie, że nie ukrywam, że chyba tutaj trzeba by powiedzieć, że ja sobą przeżyłem całą ciążę. Tak, jak wszyscy faktycznie, jak i tak. Byłam całą ciążą z tobą, zaczynając od, tak prawdę mówiąc, wejścia informacji, halo, ja chyba się zmieniam, tak? I tutaj Konstancja zaczęła budować u ciebie fenomenalny faktycznie apartamentowiec. Natomiast to, że w ciąży wyglądałaś po prostu fenomenalnie i też to w jakikolwiek sposób, to pociągnęło moja wizja o tobie, bo to pewnie za chwilę będziemy też rozmawiać. Natomiast to jest tak, że przeżyliśmy różne stany, nie tylko faktycznie cały czas fitowej, chudziutkiej dziewczyny, która po prostu może założyć worek kartofli obwiązanych sznurkiem i ona po prostu w tym będzie wyglądała fenomenalnie. Oczywiście do tego założy blink, bo bez blinka to wiadomo, jak to mi tłumaczyłaś, na scenie się nie ma, bo musi coś świecić w oczy, bo te 300 osób patrzące na ciebie szuka właśnie tego promyka nie tylko w głosie, ale też i na twoim ciele. Więc, ale też, no, nie ukrywam, że jedną taką centralną sprawą było to, że raz, tylko raz w życiu siedziałam kogoś na twoim koncercie, kto komentował na bieżąco. I to było faktycznie twój koncert w Łodzi noworoczny. Siedziała koło mnie babeczka bardzo, jak to się mówi, pobudzona, bo widocznie jakimś dziwnym szczęściem, łupem trafiła na owy bilet. I wchodząc ty na scenę, mówi, matko, ja ona wygląda jak Maria w tej chabrowej sukni. W ogóle, wiesz, jeszcze jak chyba ten lekki ciąż. I ona tak mówi, Jezu, jak ona cudnie, w ogóle. A ja stałem tylko, mówiłem, jest, wygraliśmy, tak? Więc jakby o te aspekty po prostu chodzi. O to, żeby też w pewien sposób zadowolić was. Więc tak, byłaś moją pierwszą ofiarą. No i mam nadzieję, że jesteś nadal zadowoloną, jak to się mówi, taką ofiarą. Chociaż na szczęście to jest o tyle fajnie, że jednak zaczynasz, jak to się mówi, ten kompletować inną garderobę, bo nie tylko wszystko, co nosisz na scenie z mojego pochodzenia, ale jednak już z innych faktycznie źródeł. I to jest piękne, bo to jest tak, jak tam, gdzie uczę, bo trzeba by to zaznaczyć, że jestem tu w dziale realizatorskim. Dojdziemy do tego, bo chcę wrócić do samych początków twojej przygody tak. Z maszyną życia. Jak to się stało? No powiem wam, znaczy ja każdemu polecam, że w dobie dzisiejszych czasów to jednak to hobby naprawdę jest całkiem fajne i podejrzewam, że niektórych już tak faktycznie twoich słuchaczy w szczególności za chwilę będzie wertowało strony z myślą o kupnie takowej maszyny. Przyznaj się, ty też. Ale pamiętasz, jak to było? Dostałam pierwszą maszynę od mojej cioci. Bogusz przyszedł mnie uczyć. Jest, materiały są, wszystko przygotowane, podłączamy do prądu. Cst, maszyna spalona. Ale w ogóle trafiliśmy do technikum krawieckiego. Tylko, że pech chciał, że akurat zamknęli ten kierunek na mój rocznik. Także... Dobrze, bo czasami się tak zdarza, że lepiej troszkę inaczej. Ale faktycznie z tą maszyną to ja można powiedzieć, że się urodziłem. Ja się tak zastanawiałam, kto z moich faktycznie tutaj rodzinnych koligacji, ktoś co szył. Okazało się, że po prostu wszyscy ci, którzy wokół by szyli. Znaczy nie zawodowo, nie, właśnie to nie jest zawodowo. Moja babcia była praczką, mój ojciec długo na jakimś tam jakimś osobnikiem na tartaku pracował, więc nie było to osób typowo stricte z takiego dziada, pradziada. Chyba to byłoby też takie miłe, ale jakby to się niestety w Polsce trochę inaczej dzieje, że nie ma takiej wieloletniej kolekcji. Przepraszam, Łódź to jest miasto włókiennicze, prawda? To jest... No teraz jest Łódź bardziej bankowa, więc no, jest ta historia tego, że w Łodzi...
W Łodzi faktycznie wokół tekstyliów dosyć dużo działo. Dużo fabryk było, różno rodzajów fabryk było. Było i przemysłu tekstylnego, bawełnianego i wełnianego. I faktycznie tych fabryk jest dosyć dużo, bo to jest podwalina faktycznie Łodzi, przemysł. Jesteśmy jakby jednym z licznych miast, która jest stworzona na bazie ulicy, czyli tak jak na wsi można by powiedzieć, a nie rynku. Więc to też jest jakby naszym takim plusem wyróżniającym jest na tle innych faktycznie miast. No też nie jesteśmy miastem bardzo, jak to się mówi, też i starym. No, sąsiednie, planetarne, tak prawdę mówiąc, miejscowością dużo starsze od nas. Ale tak. Łódź jest włókiennicza, ale co o tym dziale życia i niestety już można powiedzieć, że trochę się to po prostu zmieniło w dobie wszystkich rewolucji, jakie nastąpiły tutaj w latach 90., czyli kiedy już jeden system, jak to się mówi, zakończył swoją rolę, a jak to się mówi, nowy nastał, więc troszkę to wszystko wykosiło. Natomiast, no tak, no wiesz, ale to bez znaczenia, czy ja bym się urodził w Łodzi, czy urodziłbym się w jakimkolwiek mieście, bo teraz jest taki wielki boom. Mm-hmm. Czy pochodząc z takiego miasta poszedłeś tą drogą? Czy to ma związek jakiś? No nie, ja miałem w ogóle być geografem. To było fajne. Taki był mój plan po liceum, ale ponieważ z maszyną się, jak to się stwierdziłem, urodziłem, zawsze chciałem, jak to się mówi, coś tworzyć. Nie było to faktycznie sprecyzowane do końca, czego ja naprawdę chcę i z czym chcę się to zmierzyć. Gdzieś po liceum poszedłem do takiej faktycznie szkoły, która miała zweryfikować moje taktycznie plany na przyszłość. I te plany spowodowały, że gdzieś w tym wszystkim pozostałem. No, poszedłem na studia, no bo ocenne studium odzieżowe skończyłem, gdzie też jakby stadium laboratoryjne, co też ładnie wspomniałem tu wcześniej, zostało naruszone, bo to był czas, kiedy wszystkie jakby zakres materiałowy był o damszczyznę, ja robiłem męskie, no bo jakby wokół, tak prawdę mówiąc, tego kręgu niedotkniętego na czasie tej edukacji, próbowałem sam sobie to po prostu douczyć się. No jak skończyło się to, no to faktycznie, nie wierząc, wróciłem na studia politechniczne. Tam uczyłem się faktycznie na architektury tekstylów, czyli wszystkich aspektów powiązanych, to prawdę mówiąc, z wyrobem. Nie tylko faktycznie samym finalnym, czyli ubiorem, ale też i tkaniną, przędzą, włókninami, włókienkami, czyli totalnie wszystkim wokół tego, co się generalnie tam, co tworzy wyrób. I jakby w tym momencie powiem tak, że przez te 5 lat nie działałem przyjazd. Nie, to właśnie był tak, że to była jakby liceum, wtedy faktycznie prując rzeczy, szłem nowe i później długi okres czasu stop i dopiero na sam koniec, tak naprawdę mówiąc, studiów, wtedy, kiedy już zaczynałem myśleć o pracy magisterskiej, o pracy, jakim chciałbym się w zakresie tutaj zająć, ja wtedy wybrałem osoby o skrzywieniach kręgosłupowych, czyli kifotycy, skrzydłowcy, czyli skoliotycy i lordycy, czyli generalnie wszystko, co powoduje, że lekko zmieniamy swoje ciała, bo widziałem w tym po prostu jakby zagadnienia bardzo istotne, jeżeli chodzi o dalsze moje tak naprawdę moje zainteresowania. No natomiast to był kosmos. Wylądowałem później w miarówkach, wylądowałem, jak to się mówi, w firmach odzieżowych, przemysłowych i tym podobne, ale też jakby człowiek szukał tego, co dopełni. To jest coś takiego, że każdy potrzebuje czegoś, co pozwoli im na to, żeby rano wstawać, powiedzieć tak. Spełniając się w jakikolwiek sposób, i tak jest. Gdzieś też przez pryzmat studiów, ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach tak samo jest, ale wtedy, kiedy ja kończyłem te studia, czyli to był rok 2005, to był czas, kiedy jednak wychodziło się z założeń, student studentowi pomaga. I gdzieś jakby ta nuta pozostała, że nie właśnie na zasadzie, wiesz, pieniądz i chcę zarobić i odkupać i tym podobne, tylko przede wszystkim o to, że trzeba, jak to się mówi, się wesprzeć. I to wsparcie, które jakby sobie założyłem, jakby trwa do dnia dzisiejszego. Czyli w momencie, kiedy ja ciebie napotkałem i po roku czasu tak sobie stwierdziłem, że kurczę, no fajnie byłoby naprawdę zrobić na przykład sukienkę, nie wiedząc faktycznie, jaka jest twoja garderoba, nie wiedząc swojej historii ubrania, nie wiedząc niewiele o tobie, tak naprawdę, więc tylko tyle, co kilka, tak naprawdę mówiąc, zdań, kwestii, że dobrze wyglądasz w owej sukni, którą zakupiłaś. I nic więcej, tak faktycznie tak się po prostu nasza kariera, jak to się mówi, wtedy potoczyła, tak się rozpoczęła. Ta ciekawość, to zmierzenie się z czymś nieznanym, zmierzenie się z tym, co by było. No ja nie ukrywam, że jakby ja mam troszkę jakby jeszcze inne doświadczenie życiowe, bo może by to tak ładnie z mojej relacji brzmi, że ja tak sobie tu cały czas przemysł albo jakieś takie miaróweczki, ale no przez 15 lat będąc, jak to się mówi, takim influencerem, tworzącym, jak to się mówi, na różne zlecenia, zrobiłem coś, co chciałem zrobić, czyli byłem realizatorem kostiumów teatralnych.
Czyli działałem faktycznie w komórce, w której raz jest dosyć istotna ilość czas, bo to zazwyczaj były produkcje, gdzie ja na realizację niektórych rzeczy miałem 2 tygodnie i to było nie rząd jednego elementu, tylko 26, 21 i tym podobne, więc tych rzeczy naprawdę było dosyć sporo. I to pozwoliło mi też na to, żeby już zacząć obserwować, co się i co jest faktycznie istotą rzeczy takiej gwiazdy czy takiego artysty na scenie. Też obcowanie, jak to się mówi, czy z aktorami, czy śpiewakami, no bo tu trzeba... Nie, bo wiesz, wcześniej szyłeś dla teatrów i już przejdę pomiędzy naszymi rozmowami i dyskusjami do pytań też, które ja przygotowałam i które inni przygotowali. Jedno z moich pytań dotyczy właśnie różnicy między kostiumami teatralnymi a strojami, na przykład jakie szyjesz dla swoich klientek, można nazwać je klientkami, prawda? No, te osoby. No bo tak, jesteście klientami moimi, jeżeli wtrafiacie do mnie. Na jakieś inne okoliczności, to znaczy nie muszą iść na scenę, nie musi się ta suknia jakoś pięknie prezentować, ale może z bliższego dystansu. Jakie są różnice między tymi kreacjami? Czy... Znaczy wiesz, no, kwestia tego typu, że przede wszystkim teatralne kostiumy to jednak wizja jednego osobnika, czyli tak naprawdę mówiąc kostiumologa. Kostium teatralny to przede wszystkim, jak to się mówi, historia, która musi być według tej historii, też mówisz opowiedzenia, powinna i pokazywania jakby tej kwestii samej postaci, jaką się dana osoba wciela. Kostium też jest, można by powiedzieć, w różny sposób tworzony. No ja wychodząc faktycznie z działu miarowego i przemysłowego, wychodziłem z faktu takowego, że ten strój musiałby być jak ktoś zapięty na ostatni guzik. Natomiast jak widziałem rzeczy tworzone, no to są faktycznie no może i piękne, ale tylko i wyłącznie na scenę. Natomiast to jest tak, no w inny sposób się tworzy na różne okazje. To też jest ta kwestia, że jednak w przypadku, kiedy zaczynamy pracować na przykład z takim wspomnianym klientem, to jest ważne, żeby się poznać. Ja jestem osobą, która robi prototypy, która otrzyma różne praktycznie próby, by odpowiednio dopasować samą, jak to się mówi, pierwszą część sukni, czyli tak naprawdę mówiąc bazę. I dopiero potem nastawiać już jak właśnie dekolt, rękawy i takie inne aspekty, które są potrzebne w danym momencie. Natomiast wtedy jakby człowiek dochodzi i się po prostu próbuje zrozumieć. Natomiast w momencie, kiedy to też jakby trzeba też poróżniać między jakby strojem waszym sceniczym, a strojem jakby tym codziennym, bo to jednak jest troszkę inaczej. Jeżeli mamy śluby, no to wiadomo, że w okrębie tego tematu ślubu krążymy i jakby w obrębie tej całej uroczystości, potem to wszystko schodzi na przykład do tematu, jak to się mówi, samej osoby. Natomiast i też jakby zbudowania całości tej wizji. Natomiast w momencie, kiedy ja już będę mówił już dokładnie o jakby kostiumach na scenę, to tu jest jakby tak naprawdę te dwie aspekty, czyli to, że musi to być dobrze odszyte, że to ma być faktycznie też do wykorzystania. No dwa, no nie ukrywaj, no tych sukien troszkę już tak masz i generalnie w nich na co dzień nie chodzisz. Chyba, że one są faktycznie tymi krótkimi sukienkami, które niektóre mogą stać się scenicznym ubiorem, ale nie muszą. Bo tu byś mogła faktycznie przytoczyć tą sukienkę w małym, na niebieskim tle małe te ptaszki, czy ewentualnie tu kwestię sukienki czarnej, gdzie elementem, jak to się mówi, dosyć istotnym okazał się sweter czarny, który ładnie dopełnił tą całą sytuację i stworzył po prostu, no nie ukrywajmy, dosyć nieziemski strój. No to anegdota jest dosyć... Pięcia tych kreacji, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Tutaj można by jedną anegdotę tak to się opowiedzieć, bo to już będzie krążyło. Ty już wiesz, o co chodzi, bo faktycznie sukienka była uszyta, ty byłaś w nią ubrana, ale halki brakło. I myśmy się spotkali na dworcu w Łódź Kaliska, w przejściu i zakładaliśmy tą halkę po prostu na żywca. Więc tak to jest. To jest po prostu fenomenalne, bo tak czasami się zdarza. Na dworcu. Tak, tak, na dworcu podciągałaś dzieckiego. Idzie ktoś, idzie do was, wciskamy, zasuwamy suwak, no to biegnij, załatwiaj te sprawy. Ale tak to ma wszystko poniekąd wyglądać, że wchodzicie do kibla i z kibla wychodzicie po prostu tak, jak wow. Ja powiem szczerze, że no taki incydentalność, jakby tu też anegdotycznie powiem, bo jak się mówi, miałem taki epizod życiowy, czy gdzieś tam był w modelingu i brałem udział w reklamie Pumy i była jedna z artystek Teatru Buffo,
Ambroziak. Każdy pewnie kojarzyć będzie tym, faktycznie ją tam wstawisz jako zdjęcie. Natomiast to jest bardzo istotną rzeczą, ponieważ ja ją widziałam sauté. Czyli tak jak wychodzicie na co dzień z łóżka wstając, a potem byłem ułamek sekundy, chyba w całym tym stroju. To po prostu takie, jak? Weszła do kibla, wyszła z kibla, jest gotowa. To jest po prostu, nie wiem, to jest nieziemskie. I właśnie tak ma mniej więcej wyglądać, jak to we wszystkich gangsterskich filmach, jak to szybko kreacja następuje w momencie, kiedy zakładać jakieś rzeczy. Natomiast to, co mówisz, no jest tak naprawdę dosyć istotna sprawa, jeżeli chodzi o strój, na przykład, nie wiem, tutaj, nie wiem, czy weselny, czy jakikolwiek inny, w zależności, bo to nie wszystko się szyje. Tworzy się wyroby, kiedy ktoś po prostu ma jakiś, nie wiem, problem ze swoją figurą, czy nie może czegoś po prostu znaleźć, bo o czymś bardzo marzy. Tutaj są wspomniane Pinterest, gdzieś tam zdjęcia rzucą. No chciałbym mam coś takiego, coś podobnego. Niestety w tym przypadku nie możemy robić jakby stuprocentowej kopii, chociaż jako ja twórca, jak to się mówi, czasami mówię, co na to po prostu ewidentnie pozwoli, bo nie robię tego na dział przemysłowy. Natomiast gdzieś tam się ściąga, gdzie się pokazuje, gdzie się faktycznie na tym, co on inspiruje człowiek. I tu jakoś tak w tym aspekcie działa. Natomiast w momencie, kiedy są te śluby, wszystko, no to wiadomo, że ten strój musi być na tyle użytkowy, żeby był. I wtedy faktycznie jest stawiany na aspekt użytkowości, na aspekt, tak naprawdę mówię, codzienności, żebyście po prostu mogły je zakładać, wychodzić i cieszyć się troszkę dłużej tą rzeczą, chociaż no też nie ukrywam, że ten strój, który jest szyty na przykład na estradę, też ma was cieszyć. To nie jest tak, że to ma być po prostu, jak to się mówi, strój zawodowy niczym hydrauliczny kombinezon. O nie, to nie, to też nie ma tak znaczyć. To musi być też taki komfort, który pozwoli wam faktycznie jakby pokonać też tremę. Bo na pewno mi powiem, że trema jest, istnieje i ona cały czas buzuje w krwi, ale w momencie, kiedy wy jesteście ubrane i to, jak wyglądacie w jakikolwiek sposób oślepiająco, bo jak wy jesteście pierwsze, które to widzą, dopiero później widzi to widz, powoduje, że wy z dumą wyprostowanie wchodzicie na scenę. Więc no, to jest właśnie to. No a drugi aspekt, który na przykład mnie bardzo interesuje, na przykład widząc, jaki ty masz faktycznie cudowny charakter, co się dzieje na backstage'u. Więc ubierając pewne stroje czy pewne aspekty, wiem, że gdzieś tam ten stres trzeba pokonać, nie wiem, rozmawiając, dyskutując, rozluźniając się, śmiejąc się i trochę to wszystko bagatelizując, tak samo jak ja bagatelizuję niektóre drogie tkaniny, przez pryzmat tego, żeby to później, wiesz, świetnie się później rozluźniło, świetny występ się odbył, więc no, to jest, ale mówię, no tego uciekam od tego tematu strojów, bo ja jestem taki troszeczkę zaprogramowany i to się śmiałem właśnie nawet na ostatnim weekendzie, że jak ja wchodzę, to ja zaczynam pracować, jeżeli jest moment, powiedziawszy, mamy strój sceniczny, to wchodzę w strój sceniczny, nie myślę o tym, że to ma być na przykład strój, który również ma ogarnąć twoją wizytę u fryzjera, czy ogarnąć twoją strój w najbliższym sklepie spożywczym, bo to wiesz, chociaż no nie ukrywam, że... Celu na to tworzymy i tego się trzymamy. Tak, bo trzeba się po prostu, żeby się nie rozpierzchnąć, nie w jakikolwiek sposób się nie zdrobiazgować. Niestety to, co jest faktycznie bardzo istotną rzeczą, to jest to, żeby jakby dopilnować każdego detalu, każdego elementu. Ja czasami taki jestem szczęśliwy, kiedy wokół mnie pracuje troszkę więcej ludzi. Tym ludźmi to jest fryzjer, to jest makijażystka, to jest pani od pazurków i tym podobne. No ale wiem, że w jaki sposób ten świat cały funkcjonuje, że jesteśmy jednoosobową komórką, jak to się mówi, samowystarczalną, czyli fryzjer i makijaż i pazurki, wszystko są po prostu robione. Natomiast jeżeli jest taki komfort życia, że gdzieś tam z boku jest ktoś, co może też jakby ogarnąć te tematy, które powinny wam z głowy spaść, to tak, to się pracuje po prostu fenomenalnie. Człowiek się skupia na tym elemencie samym stroju. Natomiast to jest dosyć istotne, że słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak może kolor paznokci wpłynąć na wizerunek, jak na przykład niedobrana pomadka może wpłynąć, bo gdzieś działamy na akcji drobiazgowości, czyli o matka, jaka super pomadka, biorę ją, o super, jaki piękny pieczonek, biorę go, ojej, super, termoloki, świetnie, kupuję, bo są w promocji. Tak. Jak ja działam i gdyby nie ty, to ja nie wiem, jak tak, ja a potem to jest tak w zasadzie, że jak rozkładasz, to mówisz tak, aha, ale to do siebie nie pasuje. Więc to jest tak, że zawsze, ja zawsze powiedziałem, że bardzo istotną rzeczą to jest tak, żeby zrobić trzy kroki do tyłu
i zobaczyć się w całości. Jak kiedy my tak jak teraz oglądamy, to widzimy się tutaj pięknie w profilu, tak, i widzimy tylko to, nie widzimy, co mamy na nogach, nie wiemy, jak wygląda nasza sylwetka, wszystko gdzieś tam jest zakryte w jakimś małym kadrze. Natomiast to jest fajne, że jednak trzeba na tą postać zobaczyć troszeczkę jakby z oddali. I w tym przypadku no, scena jest właśnie tym właśnie przykładem, kiedy my was widzimy w całości, może nie widzimy tych małych drobiazgów, które gdzieś tam jest, no bo będąc w ostatnim rzędzie na balkonie, to ja słyszę tylko głos, tak? Jakiś błysk blinku, który jest oczekiwany głosowo. Nie. Tak, więc tylko to zostaje z tego wszystkiego, co tam faktycznie na scenie, ale są zdjęcia, są zbliżenia, są różne rzeczy takowe, że gdzieś tam jakieś nieuchybienie, jakieś niedopracowanie wychodzi. Wiadomo, że w jakimkolwiek stresie wszystkim faktycznie działamy. Nie każdy ma taki komfort, że zawiąże sobie włosy w kitule, rozpuści, już ma pukle loków i jest gotowy na wyjście. Niektórzy mocno muszą się na to przestarać, ale to jest fakt ważne. Ja powiem, że to jest chyba jedna z cudowniejszych rzeczy, kiedy można sobie po prostu na te aspekty przygotowania pozwolić i budować całą tą atmosferę danego faktycznie występu, czy ślubu, czy innej rzeczy. Dlatego mówię, że faktycznie to trzeba celebrować. To jest po prostu celebracja w tym przypadku. No, sama niejednokrotnie rzucasz zdjęcia leżącej sukni na przykład tam na toaletce, ty w szlafroku gdzieś i ten backstage, że jesteś gotowa na to, żeby wejść w coś, co jest po prostu magią, co jest magią śpiewu, magią muzyki, magią instrumentu, magią faktycznie wszystkiego, bo to jest wasza faktycznie ta broń, która pozwala nas okiełznać się i faktycznie przytrzymać się w takim stanie uduchowienia wielkiego. No. Więc pytanie od Joasi Laszczkowskiej i wezmę mój notatnik. Joasia jest pianistką i tak. Jest młodą pianistką, teraz jest w Curychu w studio operowym i no nie wiadomo, co jej życie przyniesie, w każdym razie już do tej pory miała sporo przesłuchań, koncertów i w drodze tej jej kariery wysunęło jej się takie pytanie. Jakich materiałów szukać, żeby się nie gniotły? Zawsze szukałam odpowiedniej tkaniny na przykład przesłuchania, żeby wrzucić do walizki i nie musieć jej prasować. To jest taki nasz wszystkich problem chyba. Tak, raczej to jest problem, ale też pewne radzenie sobie z tym problemem, bo oprócz tak prawdę mówiąc rzeczy, na przykład powiem taki przykład bardzo delikatnej tkaniny jedwabiu, która faktycznie jest w stanie sukienkę zwinąć w mały taki koniuszek i to jest cała wartość sukni na przykład dosyć dużej i byłaby akcja na przykład co z tym zrobię, to na przykład możecie to powiesić na wieszaku i zrobić gorącą kąpiel. I ta kąpiel, ta para, która przyjdzie, pozwoli wam to po prostu wypracować ten wyrób. No wiadomo, że w jakiś rodzaj tak zwanych tkanin, na przykład koronki się tak naprawdę mówiąc nie gniotą, ale czy w aspekcie koronki jest to, czy ona się na stanę to nadaje, czy nie być na przykład, żeby nie być też tak zwane trochę przestylizowanym, nie być taką osobą, która troszkę, no jak niektórzy mówią, przesadziłaś dzisiaj. To nie jeszcze koncert finałowy, to jest dopiero przesłuchanie. Buduj tak prawdę mówiąc tą całą faktycznie klimat. Natomiast no, z tymi tkaninami to jest faktycznie różne. No wiecie, no, drogie tkaniny są tkaninami, które jednak będą zachowywały się w sposób tak zwany, tak jak oczekujecie. Wełny tak będą się zachowywały, tak będą niektóre faktycznie, nie wiem, satyna bawełniana też nie była taka, co może z doświadczenia powiedzieć, że z lajką nie powodować takim elastycznym tkaninem, że ona się bardziej gniotła. Natomiast no, to są wyroby, które nie przewozicie w futerałach. Muszą być one jakby troszkę przygotowane, czyli wyprasowane. W tym na przykład są te wszystkie parowalnice. Ja bym się zastanowił, czy długi podmuch suszarki by nie pozwolił również, że parowalnica ma wydanie pary, więc ona po prostu troszkę to wszystko łagodzi. Ale tak jak możesz powiedzieć z doświadczenia, szyfony też się nie gniotą. Trochę się to strzepnie, wiesz, zahaczy. Dwarzy na przykład w tych sukienkach kładę jeszcze taką warstwę tiulu, która dodatkowo jakby trochę te zagniotki jak to się mówi, zakrywa i to pozwala uzyskać efekt jakiejś spektakularnej objętości, tak naprawdę mówiąc i widoczności tego gniecenia. I tak, którą Bogusz zrobił na hasło lecę Wizerem, mam tylko małą walizeczkę i potrzebuję dużą sukienkę. Tak, to jest super, w ogóle to jest dopiero, właśnie to są zadania, które trzeba pokonywać, bo jeżeli chcesz sukienkę kupić, to można oczywiście na krynolinie, halkach, wszystko, ale transporter w postaci jakiegoś kontenera za wam jedzie.
czy w aktywność. No bo tak można by powiedzieć, że to co po niektóre stroje. Natomiast wiadomo, że w tym momencie, jak sama tu wspomniałaś super akcję pod tytułem, zaczywszy od tego wszystkiego, że powiedziałaś, że moja walizka wygląda tak, 80% zajmują ciuchy mojej córki, no to wiadomo, a moje miejsce to jest tyle, co koło butów możesz mi coś położyć, tak? No i była taka właśnie akcja i myśmy faktycznie kombinowali co. Poszła wtedy suknia faktycznie z szyfonu, poszła z tiulu, na tą suknię, o kurczę, poszło 20 metrów tkaniny, a waga jaka była? Pamiętasz, bo myśmy ważyli ją z jedną podszewką i bez podszewki. Mniej niż kilogram nawet? No to było tak, że ona miała faktycznie jakoś tak 700 gram, gdy nie miała jednej harki włożonej, ale był prześwit nóg. Myśmy dorobili jeszcze jedną taką właśnie szyfonową i doszło do kilograma. Czyli kilogramowa suknia, która faktycznie ciągła się tym trenem, piękna i w ogóle. Gniotka, można zgnieść jak się chce i nie wygląda wygnieciona. Tak. Ja tylko faktycznie się tak obawiałam, bo spełniło się twoje faktycznie tak zwane marzenie głębokiego, faktycznie wyeksponowanego dekoltu. No bo nie ukrywajmy, byłaś matką, która karmiła, więc biust był właśnie taki zacny, piękny i okrągły. Natomiast no też pamiętam incydentalność i to już było chyba po Warszawie, bo ta sukienka, trzeba zaznaczyć, no była wyjazdowa. Wyjeżdżałaś, jak to się mówi, na do Włoch jechałaś wtedy, czy nie? Bo zaznaczyłaś. Do Włoch. Do Włoch. No tam jeszcze trzeba by zaznaczyć, Alinko, że jak to się mówi, na tym koncercie finałowym coś goś się zapomniało pod tą sukienką i trzymało się wszystko, jak to się mówi, nienagannie i pięknie. Natomiast no, wszystko było fajnie, byłaś faktycznie szczęśliwą kobietą, ale przyszedł czas, kiedy zadzwoniłaś kiedyś i powiedziałaś bardzo istotną rzecz dla osób, które chcą pokazywać dekolt. Dopóki ktoś bardzo nie zacznie się nim interesować. I pamiętam, że wtedy mi opowiadałaś historię, że ktoś przedstawił cię jako Alina swoimi tam atrybutami czy jakimiś, tego oczywiście pewnie mówiąc pewnie w jakimś ogłosie, ale gdzieś aspekt seksualności gdzieś tam nastąpił i gdzieś dziwnym trafem gdzieś ten dekolcik zaczął się ładnie zabudowywać. Ale to było bardzo niesmaczne wtedy, bo to był koncert zamknięty dla ambasady chińskiej i było wiele osób takich, no, jak się to mówi, politycy działających, tak? Mm-hmm. I urzędników. Jeden starszy pan, to było bardzo niesmaczne. Mówi, że on gratuluje tak pięknego głosu i tak pięknej prezencji. Ale ja wstawię też to zdjęcie z tego koncertu, bo ja faceta rozumiem totalnie, po prostu jak ja zobaczę zdjęcia z tego koncertu, to ja mówię nie. Po prostu właśnie, nie. Ale to jest właśnie aspekt, który gdzieś potem zaczyna jakoś blokować i zaczynają się faktycznie piękne dekolty stawać się dość wysokimi golfami. Ale to był problem taki, że ja wtedy nie mogłam mleka odciągnąć i po prostu podczas tych paru godzin to się naprawdę zrobiła objętość. No i jeszcze trzeba powiedzieć o magiczności tej sukienki, mianowicie ona w jakikolwiek sposób tak została poprowadzona ta myśl, takie kwestie jak właśnie mówi domykania, czyli tak zabudowania tego dekoltu, żeby on faktycznie miał tendencyjność jakiegokolwiek pojawienia się i niekontrolowanego jego faktycznie ukazania w większej ilości niż to jest tylko przyzwolone. Natomiast była ta sukienka, gdzie jednak przed tym jak do ciebie ją przywiozłem, przymierzyła jedna z moich faktycznie koleżanek, która no nie była wtedy w takim tutaj z takim biustem i ona wyglądała też fenomenalnie, mniejszy biust i ona faktycznie jest taka, że ona po prostu na każdą gra, ona no i to co jest chyba ważniejsze w tym wszystkim, że stworzyć taką sukienkę, która nie będzie wymagała noszenia zbyt dużej ilości biżuterii. Czyli to minimalizm, tak jak mówicie, jesteście w ciągłych podróżach, jesteście w ciągłych, jak to się mówi, zmianach miejsc i gdzieś te rzeczy gdzieś tam się po prostu po tych walizkach walają. Też jak to się mówi o to, żeby po prostu też nie stracić, nie zgubić. Więc pamiętam, że chyba tylko były chyba kolczyki wybierane i nic więcej, nic no, w tym przypadku. No, bo wiadomo, to co nosicie, te piersianki czy jakieś tam obrączki w zależności, no to już jakby jest stałym element, więc tutaj rąk się jakby nie...
jakby się nie, tutaj się nie stylizuje tam biżuterią, tylko gdzieś tam cyk, cyk, cyk i lecimy, tak? No to jest właśnie to, żeby to było szybkie, prędkie i dawało efekt po prostu tak naprawdę wow. No wiadomo, że tutaj niestety musi przyjść mi fryzjer, takie tam oczko zrobione, tak jak dzisiaj masz piękne, tak? To oczywiście, jak to się powiedziała, że tylko do kamery i tylko na co dzień, bo jednak makijaż sceniczny i musi być dużo, dużo mocniejszy, taki bardzo wyrazisty, żeby było po prostu widoczne. Światła fleszy, światła spotowych świateł niestety powodują to wszystko jakby rozmydlenie, delikatność i wasze wieloletnie godzinne starania malowania mogą spojrzeć na nic, bo po prostu gdzieś tam nie wzięto kredy i zrobił oko, oko, drugie, dobra, idziemy. Tak? Tak samo jak krupierzy. Tak samo są zobligowani do tego, żeby wyglądać bardzo mocno, mocno, mocno tutaj, jeżeli chodzi o twarz. Odnośnie biżuterii i dodatków, mam dwa pytania w zasadzie, dwie kwestie. Jedna, jak mi kiedyś powiedziałeś, nie chcesz zakładać naszyjnika, nie chcesz, bo ludzie się będą gapić zamiast w twoje oczy, będą się gapić w cycki. Nie chcesz tego. A drugie moje pytanie odnosi się do kwestii młodych osób, które decydują się zakładać bardzo błyszczącą i obszerną biżuterię. I w mojej opinii, ja mam, może to jest tylko kwestia tego, że ja lubię małą biżuterię, już. Trochę za dużo. Ale chciałabym nie... poznać, bo widziałam też dziewczynę koło 30, która założyła ogrom pereł i wyglądała przepięknie i nie wyglądała jak taka 50, 60. Widzisz, ale to jest aspekt, tak prawdę mówiąc, nie tego, czy to jest za duże, czy za małe. To nie jest akcja powiedziane, że ja nie powiem. To jest faktycznie tego, w jakikolwiek sposób my się czujemy. Jeżeli jesteś osobą, która lubi biżuterię, która może się obwiesić i tym podobne, to powoduje to, że i czuje się z tym dobrze, będzie wyglądała dobrze. To jest taka faktycznie istotna sprawa, że gdzieś ta osobowość człowieka wychodzi na tyle mocno tutaj, jak to się mówi, podbita, że nie powoduje efektu jakby stłamszenia. To, czyli wiesz, kwestia też tego typu, że jeżeli występujesz jako ty, jako solistka, czyli idziesz na scenę, śpiewasz, jesteś, jak to się mówi, mocno, jak to się mówi, obwieszona, oczywiście gdzieś tam jakiś rodzaj umiaru powinien jakby mówić, troszeczkę być zachowany, żeby nikt nie wiedział, że faktycznie został, nie wiem, biżuterią, jak to, nie wiem, przegląd szafy całe zostało założone na siebie, bo brakło, jak to się mówi, decyzyjności ostatecznej. Natomiast, żeby też nie było to aspektem tak naprawdę zapamiętania. Słuchajcie, no bardzo istotną rzeczą było powiedziane, kto śpiewał, a nie jak wyglądał. Bo byłoby no. powiedziane, a widzicie, ta artystka, wiecie, no wiecie, ona miała tak dużo pereł i takie kolczyki sięgające do kolan i taki pierścień. Pamiętacie, jak ona śpiewała? Nie. Tak? Więc to jest tak, dlatego też na przykład obnażenie, bo w tym momencie pozbycie się jakiejkolwiek biżuterii jest obnażeniem faktycznie artystki, pozwalało, że gdzieś tam zostało to zapamiętane, ale pytanie do ciebie, czy faktycznie tak było, że moja decyzyjność pod tytułem Alinka Bogam cię zdejmij na przykład to, albo rzuć to tam, czy tak i tak, tak i tym podobne, czy pozwoliło faktycznie tak, że ktoś powiedział do ciebie po imieniu, po nazwisku i pamiętając o tym, jak się nazywasz i jak, co śpiewałaś. Było coś takiego, czy nie? Czy jednak to moja fanaberia na ten temat? Nie, nie, ty mnie ocaliłeś od tego, żeby nie było takich niewygodnych sytuacji. Ale był jakiś na przykład, nie wiem, jakiś widz, który podszedł do ciebie gratulując ci gdzieś na jakimś bankiecie i wiedział, że to ty, czy było określone na zielonej sukience i tym podobne, czy nawet nie, jakiekolwiek innej. Wiesz, nie przypominam sobie, ale zwykle jak ludzie zwracali uwagę na mój wygląd, to komplementowali go w całości. Także suknie komplementowali bardzo często. Zwracali uwagę na detale, na przykład jeżeli miałam kombinezon na sobie, to dopytywali, czy to naprawdę był kombinezon, bo coś tam im mignęło, ale czy to naprawdę, bo to takie fantastyczne. Ale zwykle w pierwszej kolejności było o moim wystąpieniu, a dopiero potem, że to była wielka, spójna całość. Tak, i to jest właśnie to, co jest komplementem Ever, jak to dla mnie, bo faktycznie ja bym miał chciał tą pożywkę mieć w postaci jak. Nie, to nie chodzi o to, jak i jak, tylko faktycznie to, że przychodzi ktoś, mówi o śpiewie, a potem, aha, ona miała suknię, ładna była, nie? I to jest właśnie, a nie na zasadzie, jaka piękna suknię pani miała, od kogo?
jak pięknie pani śpiewała i tym podobne, żeby jednak ta kolejność była faktycznie jakkolwiek zachowana. Ja właśnie się zdziwiłem, czy w ogóle ktokolwiek komplementuje takowe rzeczy, te faktycznie jakieś tam zaznaczałaś. Natomiast to jest faktycznie ważne, że gdzieś tam. Oczywiście ja też, jak to się mówi, nie neguję noszenia biżuterii, bo też jakby ten aspekt blinku i tego błysku na szyi, jak to się mówi, gdzieś tam między nami się przewijał. I pamiętam, twoja pierwsza suknia była jakby obnażona takową elementem mocno świecącym. I powiem tobie, że faktycznie ostatnio się z moim znajomym oglądaliśmy i tam wspominam, tak, no tak, no świeci się, gdzieś tam kamera lekko zamgliła obraz, ale blink był. A to jest też faktycznie fajne, no takim elementem faktycznie są cekiny, które po prostu dają ten efekt na sam wstępie, po prostu wow, bo to się błyszczy, bo to jest to, tak, dające faktycznie tą całą pożywkę osób, które tego oczekują od artysty, bo oprócz tego, że fenomenalnego śpiewu, jednak całej tej kreacji też jakby też oczekują, żeby to po prostu zobaczyć, a jak młody artysta potrafi jakby tym wszystkim dźwignąć, pociągnąć widownię, no to ma jej w garści. No bo nie ukrywajmy, no to jest tak, że tą magię trzeba zatrzymać na te przynajmniej chwila, kiedy utwór trwa. No to nie są piosenki typu 2,5-minutowe, one mogą się ciągnąć po 8, po 10 minut, więc no to musi być faktycznie czas, gdzie będzie to po prostu spójne, bo wiadomo, najpierw wygląd, to wspomniałem, jest wow, a potem idzie dźwięk. No i ten dźwięk, jak to się mówi, zasłania całość tego, co się wokół cywilki dzieje i on po prostu trwa i gaśnie w momencie, kiedy wychodzi. Jeszcze tylko jakbyś mógł powiedzieć, jak to jest, jak dobierać właściwie dodatki do dużego dekoltu albo do małego dekoltu. Wiesz co, ja powiem tobie tak, osoby, które bardzo lubią na przykład pokazywać dekolt, bo nawet tak jak dzisiaj jesteś, na przykład no masz ten dekolt i faktycznie można byłoby go w jakikolwiek trochę stłamsić. I takim zasłonięciem takiego dużego dekoltu jest owa biżuteria, która jest bardzo rozbudowana, która powoduje, że właśnie ten dekolt jest jakby wypełniony. Ja zawsze określam Janę dekolt jako takiej galerii. Jeżeli ta galeria jest na przykład smukła, delikatna, to może jakoś tam stworzy jakąś delikatniejszą biżuterię. Ale to nie jest tak. Ja właśnie nie będę, bo nie lubię tak mówić, że słuchajcie, dzisiaj faktycznie dekolt, jak Janinka ma na sobie, nosimy jedną perłę. No nie, nie, nie. No nie o to chodzi, bo ktoś może tego po prostu nie lubić. Natomiast to jest też właśnie osłona wasza. Tak właśnie, żeby ktoś nie zwrócił uwagi na przykład na dekolt, tylko gdzieś tam się możemy tą biżuterią pięknie dobudować, ją ewentualnie zasłaniając, żeby nie czuć się po prostu nago, bo to jest ważne też, w jakikolwiek my się czujemy w momencie, kiedy nosimy takowe stroje, a nie jesteśmy po prostu na co dzień przyzwyczajeni do takowych rzeczy, żeby jednak zrobić i to zasłonić. Jeżeli ktoś się czuje, to też musi tak pamiętać, że no jeżeli nie spowodujemy jakichś takich faktycznie wodzików, gdzie wzrok podąży za jakimś takim elementem, to będzie się skupiał na czymś, co jest naprawdę istotne, czyli na twarzy, na oczach, na tym, co po prostu rozmówca chce powiedzieć w naszym kierunku. Natomiast jeżeli my będziemy chcieli w jakikolwiek zwrócić uwagę na coś lub osłonić, to wystarczy jakiś mały kamyczek, blink, który pozwoli na to, żeby się zasłonić. Natomiast nie dam takiego sposobu, bo mógłbym powiedzieć o jakimś przypadku, że tak, no w tym przypadku musimy sobie coś pozwolić, żeby wyciągnąć szyję, żeby cokolwiek zrobić, czy jakiś aspekt tutaj zastosować. Ja to wszystko mówię w tej chwili ogólnikami, żeby nie rzucać dokładnymi, jak to się mówi, jakimiś sloganami czy jakimiś rodzajami biżuterii. Natomiast kwestia dla mnie tego, czym dla mnie jest biżuteria. Dla mnie biżuteria jest elementem jakby dopełniającym strój. I właśnie w tym momencie, jak wspomniałem przed chwilą, dobuduje mi faktycznie deko, dobuduje mi część na przykład tutaj mankietów, rękawów, czy ewentualnie samych faktycznie czy tam rąk, które pozwolą, że gdzieś tam ten jeden element gdzieś tu na ręku będzie faktycznie za wami wodził. Jak będę sam rękę tam prowadził, to ten element również będzie faktycznie prowadził wasz wzrok. Więc no to jest właśnie to, że fajnie byłoby powiedzieć nieraz, słuchajcie, tak ma być. Nigdy nie jest tak łatwo. Trzeba jednak spróbować, bo to widzisz, na to wpływa różne rzeczy. Jaki mamy dekolt, czy jest on głęboki, czy on jest na przykład płytki, czy coś długiego założyć, coś krótkiego. No to zależy faktycznie od samej szyi. Jakbyś miał króciutką szyję, no wiadomo, gdzie musieli się wyciągnąć. Dekolty głębokie, te wszystkie wisiory głębokie i duże, żeby ten wzrok po prostu pozwolił na to, żeby troszkę go oszukać i tam sylwetkę wyciągnąć. Natomiast nie znaczy, tak właśnie mówię, że lepiej niejednokrotnie potestować. Macie ten czas przed, żeby coś po prostu przymierzyć,
I faktycznie potem zdecydować ostatecznie, jeżeli chodzi o kształt, wygląd i tym podobne. Ja jestem rodzaj tak zwanym minimalistą. Ja lubię mieć tego przeciwnika w postaci sytuacji takowej, kiedy no, nie mam tej biżuterii. Także jednak musimy tak stworzyć, żeby faktycznie sukienka sama się po prostu obroniła z daną osobą i pozwoliła faktycznie na to wystąpienie. A ja mam cały wachlarz możliwości. Mogę mieć głęboki dekolt i ładnie obudować go koronką, czy będę jakimś tam tiulikiem i tym podobne. Ja już mam tą sprawę po prostu ewidentnie załatwioną, a wy jesteście szczęśliwi, bo coraz więcej pieniędzy w portfelu, bo człowiek nie dostaje, jak to się mówi, jakiegoś szału zakupów, bo to wtedy na chyba największy efekt intuicyjnego i takiego emocjonalnego zakupów robienia, no bo ja też takowy jestem, że jak jest za 5-12, to najlepiej pół sklep w torbę i dopiero potem się zastanawiam, czy to jest po prostu mi do życia potrzebne, czy nie. Czy to jest aspekt na przykład jakichś nawet dodatków krawieckich. Natomiast to tak jest, że jednak mieć lepiej tą swobodę, że macie w tej kasetce biżuteryjnej takie elementy, typu nie wiem, czy perły, czy jakiekolwiek blinki, które pozwolą wam po prostu to w uszy założyć i tym podobne. Natomiast to, co powiedziałaś mi na przykład o bardzo dużej biżuterii, no to jednak jest efekt faktycznie tego widzenia. No sama faktycznie nosisz czasami długie kolczyki, szczególnie przede wszystkim na scenie, bo w dnia codziennego na pewno założysz dużo drobniejszą i pokazującą twoją skromną osobowość, a nie przede wszystkim charakter, a nie tak zwany wypaśny, jak to się mówi, na pokaz wszystko. My jesteśmy jednak, to się nie ukrywamy, ani na Polakami, więc robimy tak naprawdę troszkę bardziej skromnie niż Włosi, którzy potrafią faktycznie epatować tą biżuterię, wyglądając po prostu nieziemską. Natomiast no, przede wszystkim mają dobrą biżuterię, która no, jakby skrada to tym swoim wyglądem serce każdego, kto na to obserwuje i widzi. Natomiast tak, nie, no to jest kwestia naprawdę dla mnie indywidualna. To też tak wiele lubolności niektórej biżuterii. Pamiętam, że jakby abstrahując od tematu, tak prawdę mówiąc, sceny, ale robiłem kiedyś suknię do ślubu i poprosiłem pannę młodą, by zdjęła pierścionek zaręczynowy. I zostawiła obrączkę. I powiem wam szczerze, że to po prostu był strzał w dziesiątkę. Jednak był zbyt mocno ten pierścionek taki ekspansywny, taki rzucający się w oczy, zbyt duży do całości. Natomiast no, nie było ładniejszych rąk, kiedy faktycznie pojawiła się, bo to też nie jest drobna biżuteria zaręczynowa, jest jednak mała, drobna, malutka nieraz. No i ta była zbyt duża, więc poszła tylko obrączka. I ta obrączka faktycznie ugrała całość. Tak, no i na tam długości paznokci nie było dobrane. Natomiast no, to jest także pilnowane. Słuchajcie, to była taka sytuacja, że dziewczyna po prostu zmieniała wszystko. Miała inną wizję fryzury, robiła inną fryzurę, coś czego. I tam gdzieś wszystkie były tłumaczone rzeczy, żeby po prostu to będzie dobrze. Ale to też kwestia tego typu, żeby po prostu zaufać. No sama dobrze wie, że gdzieś tam ta nuta zaufania została poprowadzona moim szczęściem przez pryzmat stresu i tego, że trzeba opanować dużo ilości nut, tekstu i tym podobne, więc można tą czujność was po prostu tak wytracić i dopiero na koniec przynieść, ma się w to ubrać, aha. Do końca, bo ty po prostu przyszedłeś, powiedziałeś, to musi być tak, 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 ponieważ to i to i to i to dla mnie było okej. Okay. Ja no się... i właśnie o to chodzi. Pouczyć. O czym mówisz? I ja ciebie słucham. Rzadko kiedy idę na całość bez konsultacji z tobą. Jeszcze zanim nam się czas skończy, Bogusz, chciałabym zadać od Marzenki Rakowskiej. I tutaj mamy wideo, także nie wiem, czy będzie widać. Może posłuchajmy, co Marzena mówi. Nazywam się Marzena Rakowska. Śpiewam od kiedy pamiętam. Zazwyczaj jest to pop, ballady miłosne, jakaś alternatywa. Od niedawna jestem zaangażowana w projekt, który składać się będzie z samego basu i wokalu. Będziemy to nagrywać i rozprzestrzeniać, gdzie tylko się da, za pomocą internetu. Obraliśmy sobie 3 piosenki. Jedna to będzie Sanach, ale jazz. Druga to będzie chyba klasyk, Just the Two of Us. I trzecią chcemy zrobić piosenkę autorską. Podczas nagrywania chciałabym mieć włosy spięte w kok, makijaż minimalistyczny, to jest zaznaczenie oka jakąś fikuśną kreską i ubiór. Niestety co do niego nie mam pomysłu. Myślę, że mogłoby to być coś luźnego. A ty jak myślisz, Bogusz?
Marzenko, dziękujemy za zadanie pytania i Bogusz, co ty na to? Znaczy, to jest tak, że słuchając tej właśnie wypowiedzi, sama powiedziała, wykreowała cały swój sylwetkę i dokładnie wszystko, co by chciała swojej faktycznie tutaj stylizacji no, teledyskowej zawrzeć. Więc już włos zrobione, oczy są zrobione, sukienka też jest, jak mówię, nakreślona. I to jest tak właśnie, że jeżeli na przykład mamy taki nurt muzyki, jak w tej chwili jest gdzieś tam jazzowość, gdzie tam pozwala na pewien rodzaj takiego klubowego stylu, tylko tego eleganckiego stylu, gdzie tam możemy pokazać sobie nogę, tam wcale nie muszą występować, wiecie, długie, pociągliwe suknie, mogą być faktycznie troszeczkę, jak to się mówi, ten ukazanie tej nogi, ukazanie dobrych jakości butów i tym podobne. Więc ten oversize'owy klimacik, jaki tutaj powstał, to jest, no, widzicie, ja na przykład słysząc tą wypowiedź, która wybudowała w moim jakby takim rozumowaniu w głowie klimat, jaki chciałbym to po prostu zobaczyć. Jeżeli idzie akcja jazzowa, to już widzę jakiś taki ciemniejszy, czarne jak mniej więcej tło. No i gdzieś coś, co jest faktycznie takie magiczne. Ja bym bez zająknięcia powiedział, słuchaj, moja droga, rzucamy faktycznie oversize'ową sukienkę z cekin, ponieważ one mają migotliwość w ruchu. Nie wiem, w jaki sposób montażyści, czy oni faktycznie, bo nieraz jest tak, że to jest kolejny, jak to się mówi, partner do dyskusji, który powie na przykład, że słuchajcie, no nie, nie, no tego się nie da, za bardzo jest to odbijane i tym podobne. Natomiast dla mnie w tym momencie to tak, no to byłoby po prostu bardzo ładna sukienka, która bardzo w dekodzie faktycznie łódkowym, bo to jest klasyk klasyków. No, nie ma osoby, która by źle wyglądała w łódce, która faktycznie załatwia całą sprawę. Też fajną rzeczą w takich ujęciach to jest na przykład dekolt. Głęboki z tyłu, który pozwoli na taki po prostu proces pokazywania, jak to się mówi, pleców. I właśnie wtedy możemy sobie pozwolić na taką właśnie trochę roznegliżowanie. Natomiast no, w tym momencie tak, no, to coś takiego bym na pewno zaproponował. Dużo bym faktycznie wchodził w klimat po prostu tak zwanej czerni jazzowej, kubańskiego, jak to się mówi, cygaro, to mógłby być na przykład też ciężkie złota i tym podobne, a ponieważ jak tutaj się mówi, rozmówczyni jest dosyć młodą osobą, to jak najbardziej, a bardzo urodziwą, więc powyższego jak najbardziej. Najbardziej. Minimalizm w tym przypadku byłby super. No, wiem, że nie mamy okresu sylwestrowego i tych kiesek, jak to się mówi, cekinowych, no, nie ma na porządku dziennym, na każdym wieszaku. No, ja mówię z aspektu faktycznie osoby szyjącej. Więc w tym przypadku, w tym właśnie temacie bym faktycznie powiedział tak. Ubierz się w cekiny, krótką sukienkę do połowy uda, oversize z głębokim dekoltem, tu możesz pokazać, jaki dekolt mógłby być, chociaż jest bardzo głęboki, bo miałeś sesję zdjęciową z owymi faktycznie dekoltami. Co robi faktycznie taki dekolt z tyłu, kiedy ujęcia mogą być jakkolwiek poprowadzone również z tyłu. Natomiast to też będzie kwestia tego typu całego jakby tutaj no, wideoklipu. I tu jest jakby zagadnienie, które będzie bardzo też istotne. Ja wiecie, ja wokół tego może tak tworzę, nie wiem jaki po prostu plan zdjęciowy, ale pamiętajcie, że na to będzie oglądało dużo ludzi i tak naprawdę też również osoby, które będą chciały później jakoś tam współpracować. I ujęcie tego wszystkiego w ładny klimacik jest no, dosyć przyjemne. Natomiast to jest wszystko właśnie uzagadnione od tego, jaki jest wyobrażenie nie tylko samej tutaj w przypadku artystki, ale całego tła. Bo pamiętajcie, no, to, że na przykład my wystylizujemy tutaj fenomenalnie i będzie wszystko świetnie ze sobą grało, natomiast może się okazać, że całe tło jakby się nie jest kompatybilne, nie jest połączone, nie jest powiązane i wychodzi wręcz z takimi osobami jakby przebranymi. Więc musimy pamiętać o tym. W naturze niekoniecznie, prawda? Jakieś takie mocne, intensywne kolory wieczorne. Wiecie, no, wiesz, co jest tak, że no to mówię, no jakbyśmy zaczęli dyskutować sobie, jak byśmy ją po prostu chcieli ubrać, więc można byłoby naprawdę zagrać, ale dosyć dla mnie jeszcze istotną sprawą jest to, jak cała ekipa muzyków będzie wyglądała. Ja to cały czas mam takie wrażenie, że muzyk, jak to się mówi, fajnie dopasowywuje się do danej osoby, tworząc faktycznie takie tło. I teraz sobie wyobraźmy chociaż taki przykład, że ja. Decydujemy się, my tu jako partnerzy faktycznie stylizujemy tutaj naszą gwiazdę.
Mówimy cekiny, sukienka, ładne blinki w uszach, świetne buty, bo tutaj niestety aspekt butowy byłby dosyć istotny. Nie taka nudna szpilka, ale jakiś botek, cokolwiek takiego, co pozwoli na pokazanie takiej troszeczkę oryginalności. I w tym momencie chłopaki przychodzą w koszulach flanelowych. I jest klops, bo w tym momencie to poprosić któregoś, żeby wystąpił pod koszulką. Ja wezmę tą koszulę flanelową, podwinę rękawy, założę świetny pasek, założę sobie kowbojskie butki i tym podobne i dostylizuję się do tła. Tak? I stworzymy wokół tego, jak to się mówi, ładną, istotną faktycznie kombinat zgodności. I dla mnie to jest najważniejsze. To jest, jakby ktoś mi powiedział, czy chciałbym być projektantem. Nie, no bo projektant ogarnia całe aspekty, jak to się mówi, w kolekcji. Czyli wszystkie rzeczy powiązane ze sobą, tworzące, jak to się mówi, kolekcję. I tu jest taka mała mini kolekcja, tworząca się po prostu z kilku osób. Nieraz oglądamy pokazy mody, widzimy, jak to wszystko jest spójne, jak wszystko ze sobą jest powiązane, jak wszystko gra i tym podobne. I to też jest tak, że jeżeli tylko faktycznie w tej chwili no, nasza tutaj rozmówczyni, która po prostu zadała nam pytanie, dogada się z całą ekipą, w jaki sposób się klientela ubiera, bo wiadomo, że kobieta szybciej przeleci przez wszystkie fatałaszki i coś kupi. Natomiast może być tak, że chłopaki powiedzą na przykład t-shirty i w tym przypadku będzie trzeba znaleźć inną sukienkę, właśnie bardziej jakby może z dzianiny, ponieważ ona spowoduje ładne chłonięcie się, ona będzie matowa, nie będzie błysku, nie będzie niczego. I tak naprawdę mówiąc, tylko jakieś skromne kółko, czy w uszy, czy jakiś faktycznie element też minimalistyczny i wtedy jakby do nich się ładnie dogramy. Natomiast no to jest jeszcze, to jednak jest tak, jak mam, ale pytanie, jak inni wyglądają w danym momencie. Bo co innego na przykład jak Nalina sama powiesz, występujesz, nie wiem, z orkiestrą czy z jakimś innym akompaniamentem w tle. Pytanie, jak co oni są ubrani? Alina, jak? No tak, orkiestry zwykle na czarno po prostu są. No więc właśnie, mam piękne tło. Ja mogę sobie pozwolić w tym przypadku wyciągnąć cię w kolor, wyciągnąć cię w tego, ale nie pamiętasz, że i też czerń ciebie obowiązuje na przykład, bo będziesz na przykład solistką gdzieś w tle, nie? Tutaj jest problem, ja lubię wiedzieć też, jak wygląda sala, w której będę występować, bo czasem są bardzo charakterystyczne koncerty, kolory, na przykład jest drewno bardzo czerwone, albo sami postanawiają spuścić kurtynę, która jest stylizowana na wielkie zasłony, po prostu są namalowane tam takie wielkie zasłony i no i to też robi jakby, jest potem różnica w styli, jeżeli ja bym wyszła w cekinach wtedy, w takim stroju czysto karnawałowym, który ja na karnawałowe koncerty zakładałam, do sali stylizowanej na barok, niekoniecznie, ja bym się wtedy czuła troszeczkę... Nie pasuje tutaj. To też kwestia tak zwanego ilości i jakości koncertu, kiedy jest na przykład o godzinie w południe. No nie ukrywajmy, że na przykład koncert Moniuszkowski, gdzie występowałaś na konkursie, on był o godzinie której? 10:00? Ach, późno. No więc znaczy Iwka generalnie to było coś takiego, że gdzieś trzeba było się to dopasować. Więc a finał też było o 10:00? Nie, to było dużo, dużo wcześniej. Bo ja pamiętam, że w pracy byłem, oglądałem to. Trzy etapy były rano, a potem było późno i to się rozciągało i rozciągało i po tych sukniach jeszcze siedzieć do samych wyników i w zasadzie to ja nie wiem, czy to się koło północy skończyło, także miałam to samo cały czas na sobie, musiałam być w gotowości w zasadzie koncertowej aż do północy, tak mniej więcej. No, więc to właśnie jest to, kiedy no, trzeba się, jak to się mówi, dopasować i nie mieć takiego po prostu zgrzytu, więc pewne informacje, jak to się mówi, są istotne, gdzie, jak tutaj ładnie zaznaczyłaś, żeby wiedzieć na przykład w jakikolwiek sposób się dobrać, ubrać i wyglądać, tak prawdę mówiąc, dobrze. Pamiętajcie, no, jeżeli macie dobrą garderobę, i jest ona, tak prawdę mówiąc, no powiedzmy w tym przypadku bogata, no bo nie mówimy tu o jednej sukience, bo jak jest jedna sukienka, to ona faktycznie będzie na tyle ona minimalistyczna i taka zachowawcza, że będzie zawsze dobrze się sprawdzała, bo takie rzeczy w szafie i to zapewne macie w momencie, kiedy zaczynacie koncertówkę robić. The best offer to jest coś, co pozwala wam na to, żeby to zdjąć z wieszaka, założyć i wyglądacie.
bez znaczenia, jakie są tła, jakie coś, no bo mówię, nie jesteście zawsze w stanie sprawdzić, z jakim tematem będziemy tutaj działać, więc też faktycznie jakby w tym momencie dobrze, podejrzewam, że to nie nagrywane jest za chwilę, tu wracając jeszcze do tego pytania, to są nam tutaj, czy mi zadane, jeszcze trochę, tylko tak właśnie dograć, bo jeżeli można było chłopaków jakoś tak, czy ewentualnie dziewczyny, nie wiem, jak ten zespół, ile osób, chociaż nie wiem, taka jednoosobowa, musimy to czas chyba wysłuchać, dowiedzieć się, może tam jest puszczona informacja, to lekko umknęła mi słuchowo, natomiast właśnie zgrać, no, bo jeżeli na przykład jest jedna osoba, to jest piękne, bo wtedy ja mogę zrobić to, co jest dla solistów, przejąć władzę ubraniową, czyli tego pierwszego i ważniejszego, że ja mam przykuwać wzrok. Jakby ściągam z ciebie, zagraj, nikt nie będzie na ciebie zwracał uwagę. W cudzysłowie mówiąc, bo oczywiście każdy, kto siedzi na scenie, obserwuje muzyków, obserwuje kto siedzi, jak wygląda, no bo to jest, jak to się mówi, też ta przyjemność, czy jakie muchy są u faktycznie mężczyzn, jakie suknie są czy te ubrania u kobiet, bo to jednak jest tło, które człowiek też również obserwuje. Więc to nie jest tak, że muzyk, który akompaniuje głównemu soliście, jest niewidoczny. To jest po prostu ewidentna nieprawda. Natomiast kwestia tylko wyróżnienia. Natomiast jeżeli to jest faktycznie zespół duet, no to jest też pięknie po prostu ze sobą zgrać, bo dobrze jest na przykład zaśpiewać z kimś, kto po prostu jakby no pasuje do siebie. I podejrzewam, że wy macie taką, tak jakby w cudzysłowie, jakiś komunikator, który pozwala, jak my się ubieramy albo jaki styl jest. Bo jeżeli... Tego to bym chciała przy naszej kolejnej rozmowie wrócić, bo mamy pytania odnośnie tego, jak ubrać się albo stworzyć też w ubiorze duet na scenie. To już doświadczonego. Tak, bo to jest piękne. No to sobie rozmawiamy. No. Dziś się kończy powolutku. Dobrze, super. Będziemy się spotykać regularnie, bo ja mam jeszcze kwestii dużo i bardzo wiele pytań od publiczności. Czy jeszcze nasuną kolejne pytania? Zachęcamy do zadawania pytań, bo Bogusz to jest skarbnica wiedzy. Znaczy bardzo ogólnikowej, bo podejrzewam, że jakby nie zaznaczam tutaj aspektów taki tak i tak, ja tego nigdy nie lubię, bo czasami daję taką swobodę decyzyjności, swobodę jakby takiego kombinowania jakiegoś swojej własnej aranżacji czy własnej decyzji, bo tak lubię, żeby dawać taki troszkę luz, żeby nie na siłę naciągać, bo człowiek może być w taki sposób też również spacyfikowany, a dwa, że trzeba uczyć, a nie powodować efekt jakby nakazów, bo nie o to chodzi, bo w nakazach bardzo szybko mi wyskoczycie, a jak jesteście jakby osoby wyuczone, bo to jest też jakby nauka, z siebie nawzajem się uczymy, testujemy na scenie, no i wtedy powodujemy, że wszystko jest okej. Okay. No. No dobrze, to właśnie dziękuję. Część pierwsza skończona, tym razem się spotkamy może w innych antruarzach, czy w innych warunkach. Natomiast no, ja też bardzo dziękuję na ten czas. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.